Witaj w pierwszym filmie z serii Jak przygotować profesjonalną stronę internetową. Michał Andrzejczak z tej strony. Za chwilę pokażę Ci, jak wykupić domenę, czyli adres Twojej strony internetowej oraz miejsce na serwerze, czyli miejsce, w którym swoją stronę internetową zainstalujesz. Polecam Ci na początek skorzystanie z usług firmy eSwift. Ja z usług tej firmy korzystam. Jestem zadowolony, usługi są wysokiej jakości, natomiast ceny są bardzo, bardzo niskie, także niższych cen nigdzie nie znalazłem, więc nie ma potrzeby, uważam, przepłacać, dlatego właśnie polecam Ci eSwift. Wpisz w pasku adresowym adres www.michalandrzejczak.pl/eSwift i wciśnij Enter. I tu jesteśmy właśnie na stronie internetowej firmy eSwift. Akurat jestem zalogowany, więc ja się wyloguję. Powinieneś widzieć na ekranie dokładnie to, co ja tutaj teraz pokazuję. Aby móc wykupić czy domenę, czy też miejsce na serwerze, musisz się najpierw zarejestrować na tej stronie. Czyli kliknij tutaj w tym miejscu, w ten napis rejestracja. I do wyboru możesz się zarejestrować jako osoba fizyczna albo jako firma. Jeżeli chcesz otrzymywać faktury, masz firmę, no to oczywiście rejestruj się jako firma, wtedy będziesz musiał podać NIP, REGON nie jest wymagany, nazwa firmy, oczywiście wszystkie inne dane, adres, numer telefonu, hasło, koniecznie sobie zanotuj, żebyś w razie czego mógł je później odzyskać. Adres mailowy koniecznie podaj prawidłowy, ponieważ na adres e-mail dostaniesz, o ile dobrze pamiętam, link do aktywacji swojego konta. Również jako osoba fizyczna podajesz wszystkie dane, podobnie jak na firmę, z tym, że tu będzie PESEL wymagany, prawidłowy. I trzeba będzie zaznaczyć na samym dole, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem, akceptuję jego postanowienia. Klikasz przycisk rejestracja. Ja tego nie będę robił, nie będę się rejestrował, ponieważ ja już tutaj jestem zarejestrowany, więc nie będę wymyślał drugiego PESEL-u czy drugiego NIP-u, bo pewnie nie trafi, szkoda czasu na takie zgadywanki. W każdym razie klikasz przycisk rejestracja, następnie sprawdzasz swoją skrzynkę mailową, jeżeli dostaniesz maila z linkiem aktywacyjnym, to aktywujesz konto, jeżeli nie będą wysyłali, to nie będziesz musiał go aktywować, chociaż o ile dobrze pamiętam, to taka konieczność jest. W każdym razie zostaniesz poinformowany po kliknięciu przycisku rejestracja, co dalej musisz zrobić. Kiedy już aktywowałeś swoje konto, no to teraz trzeba się na nie zalogować. Więc wracasz na stronę eSwift i tu w tym miejscu wpisujesz dane do logowania, które przy rejestracji podawałeś, czyli swój adres e-mail i hasło, to które wybrałeś. I klikasz przycisk zaloguj. Powinien się pojawić panel klienta. Informacja witaj ponownie. Zostałeś poprawnie zalogowany do swojego konta. To co teraz powinieneś zrobić, przejść do zakładki oferta, widocznej tutaj. I wybrać pakiet hostingowy, jaki będzie Ci potrzebny do zainstalowania Twojej strony. Tutaj jest cała lista cech kont hostingowych. Jest naprawdę wystarczająca. Nic więcej Ci na początek nie będzie potrzeba. Natomiast pakiet hostingowy, jaki Ci będzie potrzebny, w zależności od tego, co zamierzasz instalować na serwerze. Jeżeli taką zwykłą stronę internetową czy blog, to spokojnie pakiet razy jeden będzie wystarczający. Pojemność 1 giga. Sama strona dużo, dużo mniej zajmuje. Transfer 10 giga również nie będziesz w stanie tak łatwo tego wykorzystać. Cena za rok to jest tylko 39 zł, czyli to jest naprawdę niska cena. Masz do dyspozycji własne miejsce na serwerze, możesz instalować na nim jedną stronę, 5 stron, 10 stron, 20 stron, byle by nie przekroczyć tych transferu i pojemności. To jest naprawdę, naprawdę dużo na instalację samych stron. Cena za 6 miesięcy 25 zł, myślę, że od razu
na rok lepiej wykupić, wychodzi taniej. Klikamy przycisk zamów i wybieramy login, na jaki chcemy się logować do panelu administracyjnego, czyli tutaj do panelu Direct Admin. Wpisz login taki, jaki uważasz za stosowny. Powiedzmy wpiszę. I hasło, również hasło zanotuj. Jeśli masz jakiś rabat, to możesz go tutaj wpisać. Nie wiem, skąd wziąć takie rabaty, niestety. Pakiet jest zaznaczony razy 1. Promocja jest przez 1 miesiąc, czyli przez 1 miesiąc jest gratis. I klikasz wyślij zamówienie. Login musi się składać od 3 do 10 znaków. Mój jest za długi. To zrobimy taki. Login również zanotuj. Hasło musi się składać tylko z cyfr i liter od 5 do 15 znaków. OK. Również ja sobie zanotuję. Wyślij zamówienie. Chwilkę trzeba było poczekać, natomiast pojawiła się już informacja, zamówienie dodane, dziękujemy. Przechodzimy z powrotem do panelu klienta. Zakładka oferta, powiedzmy. Zakładka konto, będzie prościej. I dodało mi tutaj drugą usługę, tak. Ważność jest przez 10 dni do momentu opłacenia. Ale już mogę z tego korzystać. W każdym razie, żeby opłacić konto, zaznaczam tutaj przycisk, ten kwadracik. Pojawił się przycisk opłać. Klikam ten przycisk opłać. I wybieram teraz, jak chcę opłacić. Czy za 12 miesięcy. Czy chcę zmienić pakiet, mogę sobie zmienić, zwiększyć, jeśli jest potrzeba, no ale zostawiamy ten razy 1. Cena brutto wychodzi 39 zł, czyli to było netto. Na 12 miesięcy opłacamy. Dane do przelewu się pojawiły. Na te dane musimy wysłać przelew. W tytule przelewu wpisać host numer 1807. To jest ważne, żeby było wiadomo, za jaką usługę ten przelew wysyłamy. Czyli to będzie jedna rzecz do zapłacenia. Natomiast możesz poczekać, możesz spisać to na kartkę i jak zamówimy domenę, to wtedy wyślesz popłatę za jednym razem, za domenę i za hosting, za serwer. Wracamy na konto. Klikamy. O, coś się stało. Mała awaria z moim internetem chyba. W każdym razie już jesteśmy z powrotem. Teraz musimy zamówić domenę, tak? Czyli adres naszej strony internetowej. Przesuwamy stronę na dół i w lewym dolnym rogu mamy sprawdzanie domen. I tutaj wpisujemy adres domeny, jaką chcemy zamówić. Na przykład ja wpiszę domena próbna.pl. Zobaczymy, czy znajdzie taką wolną domenę.
Jest. Domena próbna.pl jest wolna, czyli mogę taką domenę zamówić. Ty wpisujesz oczywiście taką domenę, jaką chcesz, taki adres, jaki chcesz. Natomiast jeśli ma to być strona firmowa, to dobrze, jeżeli będzie to na przykład nazwa twojej firmy. Jeżeli będzie to strona na jakiś inny temat, na temat, który będziesz chciał tą stronę pozycjonować później, to dobrze, jeśli w nazwie domeny znajdzie się słowo kluczowe, na które będziesz tą stronę pozycjonował. Wtedy trochę łatwiej jest ją wypozycjonować. Co jeszcze można zasugerować? Można użyć słowo, które jest popularnie wyszukiwane przez ludzi. Im więcej ludzi szuka informacji na ten temat, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś właśnie to hasło wpisze, tak, w internecie i znajdzie przez to naszą stronę. Dlatego dobrze się zastanów, jaki adres ma mieć twoja strona internetowa. Ja zaznaczam domena próbna.pl. I teraz muszę kliknąć rejestracja. Mam wybrane domeny do rejestracji. Koszt domeny.pl to jest tylko 12 zł netto, 14,76 brutto. To jest naprawdę chyba najniższa cena, jaką widziałem. Nie sugeruj się promocjami w home.pl czy w nazwa.pl domeny za 0 zł, dlatego że w pierwszym roku zapłacisz 0 zł. To fakt. Ale za odnowienie domeny za rok zapłacisz 100-120 zł. Natomiast tutaj za odnowienie domeny zapłacisz około 50 zł, czyli de facto 50 do 70 zł w drugim roku zaoszczędzisz. A tu musisz zapłacić tylko 14,76 brutto. Więc tak czy inaczej jesteś do przodu, jest korzystniej właśnie w ten sposób. Oświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu. Klikam przycisk dalej. I pojawiły się dane do przelewu. Pojawiła się informacja: rezerwacja domeny, domena próbna.pl zakończona pomyślnie. Nazwa domeny, cena, potwierdzenie zostało wysłane na adres e-mail, na który założyłeś konto. Wpłatę prosimy dokonać na to konto. Tutaj również jest pokazane. To będzie to samo konto co poprzednio, ale w tytule proszę wpisać zamówienie numer 1195. Więc ty możesz wpisać w tytule zamówienie numer 1195, przecinek, host, numer, który tam był podany, tak, czyli za serwer. Dodajesz te kwoty za domenę i za serwer i robisz po prostu jeden przelew na to podane konto. Około 2 dni. Domena powinna być aktywna, hosting jest dostępny od razu, od momentu jego zarezerwowania. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty. Czekamy teraz na domenę. Kiedy będziesz miał domenę internetową, kiedy już aktywną, kiedy dostaniesz informację o tym, że twoja domena została aktywowana, to przejdziemy do instalacji strony, do uruchomienia twojej strony internetowej, czyli do przerzucenia plików na serwer i do zainstalowania strony. To, czy twoja domena została aktywowana, możesz również sprawdzić u siebie na koncie. Klikając tutaj w domeny, w tym miejscu, no i wyświetlają się twoje domeny, jakie zamówisz, tak? Jeżeli ja zarezerwowałem domena próbna.pl, to jest informacja zarezerwowana. Jeżeli już będzie aktywna, to będzie informacja opłacona. I jeżeli zobaczysz, że już jest opłacona, to możesz przejść do instalacji swojej strony internetowej. I to by było na tyle w tej części. Jeżeli będziesz potrzebował pomocy w zakresie zamówienia domeny, w zakresie zamówienia hostingu, możesz się ze mną skontaktować. Ja ci bardzo chętnie pomogę. Mogę wykonać te czynności również w twoim imieniu. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Tam będą już ciekawsze informacje, ponieważ zaczniemy realizować przygotowania do instalacji strony internetowej. Pozdrawiam, Michał Andrzejczak.